Cześć, witam Was w odcinku serii, w której staram się wyjaśniać pewne terminy i zagadnienia związane z kryptowalutami i z technologią blockchain. Dzisiaj poświęcę trochę czasu na to, jak nie należy porównywać kryptowalut, czyli na co zwracać uwagę porównując poszczególne projekty. Tutaj bardziej to dotyczy kwestii związanych właśnie z liczbą transakcji i ogólnie z tym, jak dana platforma je przetwarza. Także zapraszam Was do wysłuchania tego odcinka. Mamy dwie popularne obecnie metody przechowywania transakcji właśnie na blockchain. Pierwsza z nich to metoda UTXO, czyli Unspent Transaction Output, i ta metoda jest wykorzystywana przy implementacji właśnie blockchainu w przypadku najpopularniejszej kryptowaluty, czyli Bitcoina. Chodzi tutaj mniej więcej o to, że portfel użytkownika trzyma historię niewydanych transakcji powiązanych ze wszystkimi adresami związanymi z tym właśnie portfelem. I tak dla przykładu, załóżmy, że użytkownik A poprzez kopanie pozyskuje 12,5 bitcoina. Powiązane z tym jest jedna transakcja właśnie UTXO, która przechowuje wartość 12,5 bitcoina. Wyobraźmy sobie teraz, że ten użytkownik A wysyła 1 bitcoina, 1 BTC do użytkownika B. Pozostałe 11,5 bitcoina wraca do użytkownika A już nową transakcją UTXO. Czyli ma 12,5, 1 wysyła, ale jakby wysyła całość, natomiast ta reszta, której nie chce przekazać użytkownikowi B, wraca do niego już nowym UTXO właśnie z wartością 11,5 bitcoina. Teraz załóżmy, że jest druga transakcja UTXO do użytkownika B, tym razem z wartością 2 BTC. W tym przypadku użytkownik B ma już 3 BTC, a jego portfel przechowuje historię właśnie tych dwóch transakcji UTXO. Jak natomiast działa drugi z najpopularniejszych modeli, czyli Account Balance Model. Ten model wykorzystywany jest na przykład w drugiej co do popularności kryptowalucie, czyli Ethereum. I tutaj portfel użytkownika trzyma ilość aktywów jako globalną wartość. I ponownie, posługując się prostym przykładem, użytkownik A pozyskuje poprzez wykopanie 5 jednostek ETH i to jest właśnie zapisane w systemie. Następnie użytkownik A wysyła 1 ETH do użytkownika B. Najpierw dochodzi do sprawdzenia, czy użytkownik A ma wystarczającą ilość. Następnie ta ilość jest pobierana z jego właśnie balansu, z jego portfela. Użytkownik B i stan jego portfela jest zwiększany o 1 ETH, ponieważ wcześniej posiadał 2 ETH, więc obecnie ma 3 ETH. Także tutaj na tym przykładzie widać mniej więcej taką różnicę. Niemniej jednak, żeby stało się to jeszcze bardziej jasne, to posłużę się kolejną analogią. Wróćmy do właśnie modelu UTXO i porównajmy to do tradycyjnego portfela, który każdy z nas zapewne jeszcze ma. I wyobraźmy sobie, że w tym portfelu trzymamy jedynie banknoty. Te banknoty to właśnie transakcje UTXO. Każdy z nas śledzi, ile ma w portfelu oraz sumuje wartość banknotów, czyli właśnie tych transakcji UTXO. Kiedy chcemy wydać, bierzemy takie jedno UTXO, czyli banknot, który istnieje, z wartością wystarczającą do pokrycia wydatku i jeśli ta wartość jest zbyt duża, to otrzymujemy resztę. Czyli tu jest ta powrotna transakcja UTXO, o której właśnie wspomniałem w kontekście samego Bitcoina. Kolejna sprawa z tym związana. Każdy banknot w portfelu może być wydany tylko raz. Załóżmy, że mam banknoty 100 i 200 złotowe i w tym momencie ten jeden banknot 100 złotowy może być z naszego portfela wydany jeden raz, ponieważ przekazujemy go komuś i jeśli saldo wymaga tego, aby reszta do nas wróciła, w tym momencie wraca do nas inny banknot. Kiedy wydamy taki banknot właśnie, jest on usuwany z naszego portfela. I podobnie jeśli chodzi o model UTXO, jest ono usuwane z pula całego właśnie systemu. Natomiast jeśli chodzi o drugi model, czyli Account Balance, to można sobie przyrównać bardzo prosto do karty płatniczej. I to działa w ten sposób, analogicznie jak karta, czyli bank śledzi ilość środków na karcie, przed wydaniem sprawdza saldo i ewentualnie pozwala na wydanie danej części środków znajdujących się na tym slajdzie właśnie w ramach tej przeprowadzonej czy zaplanowanej do przeprowadzenia transakcji. Także mam nadzieję, że tutaj każdy z Was zrozumiał różnicę pomiędzy tymi dwoma modelami. Jeśli nie, to oczywiście proszę o zadawanie pytań w komentarzach. I teraz może krótko o plusach poszczególnych rozwiązań, czyli model UTXO. To przede wszystkim skalowalność, ponieważ transakcje wykonywane w oparciu o ten model można zrównoleglić, czyli mogą one się wykonywać równolegle. No i oczywiście prywatność, ponieważ nowy adres zostaje nadany dla każdej nowej transakcji. Jeśli chodzi o model account czy też saldo, to tutaj plusami jest zdecydowanie prostota, ponieważ ten model powinien być wykorzystywany przez projekty, które chcą być właśnie platformami do smart kontraktów. Także tutaj sugeruję też zawsze zwrócić uwagę na to, czy jeśli chcemy na przykład zainteresować się projektem, który ma być platformą do smart kontraktów, zwracajmy uwagę, czy właśnie bazują na modelu account, bo on jest do tego stworzony w związku z prostotą, jaką za sobą niesie. I drugi plus, czyli wydajność, bo tak naprawdę potrzebna jest jedynie weryfikacja stanu konta, tak? Czyli przed wydaniem określonej wartości środków najpierw system sprawdza, czy po prostu taka wartość znajduje się na danym koncie, czy na danym portfelu, a następnie zezwala na przelanie, przesył tej wartości na inne konto. Także jeśli chodzi o modele przechowywania właśnie danych transakcji w oparciu o blockchain, to by było na tyle. Bardzo proszę o komentarze, jeśli coś tutaj nie zostało jasno przeze mnie powiedziane. Mam nadzieję, że taka prosta i dość podstawowa wiedza pozwoli Wam lepiej orientować się tak naprawdę, co dany projekt oferuje, kiedy będziecie robili własny research i decydowali, czy po prostu w konkretny projekt wchodzić, czy się nim interesować. Także dziękuję, cześć.